Mistyczne miasto Boże. Maria Zagredy. Rozdział 11. Żywot Najświętszej Panny w Świątyni Jerozolimskiej. Śmierć jej świętych rodziców. Wewnętrzne cierpienia. Nauka Najświętszej Królowej Niebios. Moja córko, najwyższa mądrość istoty ludzkiej polega na całkowitym oddaniu się w ręce swego Stworzyciela. On bowiem wie najlepiej, dlaczego ją stworzył i ku czemu prowadzi. Obowiązkiem tej istoty jest kochać nieustannie swego Pana i służyć Mu. Bóg zawsze pamięta o tych, którzy powierzają się Mu w taki sposób. Wówczas przyjmuje wszystkie troski ludzkie na siebie i każdy, kto Mu zaufa, wychodzi z tych trosk zwycięsko, pokrzepiony na duchu. Pan poucza dobrych, choć doświadcza ich także przeciwnościami. On pociesza i ożywia ich łaskami. On dodaje im odwagi poprzez obietnice i napełnia ich bojaźnią poprzez upomnienia. Nieraz też ukrywa się przed ludźmi, aby go pragnęli i tęsknili za nim z tym większą miłością. To znów ukazuje się im, aby ich nagrodzić i nie pozwolić upaść. Poprzez takie zmiany Bóg czyni życie swoich wybranych piękniejszym i przyjemniejszym. O, ileż skarbów tracą ludzie, gdy nie pojmują tej mądrości. W ślepocie swej nie widzą boskiej opatrzności, która kieruje ich krokami dla dobra całego rodzaju ludzkiego. Ludzie tacy polegają tylko na sobie, a jest to bezowocne, kruche i zwodnicze. W ten sposób człowiek pozbywa się opieki Bożej i traci przywilej posiadania w Bogu Pana, opiekuna i obrońcy. A jeżeli czasem wyda mu się, że osiągnął to, czego szukał w swej ziemskiej wędrówce i raduje się tym, niech wie, że w zwodniczej rozkoszy pije ukrytą truciznę, która go przyprawi o śmierć wieczną. Pamiętaj więc o tym, abyś się spokojnie powierzyła opatrzności Twego Pana i Boga. W nieskończonej swej potędze i mądrości kocha On Ciebie bardziej, niż Ty kochasz samą siebie. On posiada większe dobra i pragnie dla Ciebie kosztowniejszych skarbów, aniżeli Ty sama zdołasz sobie wyobrazić.